zabójstwa Starowojtowej, Politkowskiej, ci Litwinienki nigdy nie przyniosły żadnych rezultatów. I knew Anna personally. She was a symbol of press freedom, which is so rare in Russia. She was shot on 7th October 2006, the 54th birthday of the President Putin. That's certainly a coincidence. Litwinienko właściwie nie był groźny dla Rosji. To, co on powiedział, to już powiedział, zrobił, to była zemsta. A więc również ten element wchodzi w grę, że oni rozprawiają się swoimi przeciwnikami politycznymi w ten sposób. At the end of May, the leading Russian dissidents wrote a letter to us. They are worried about the way the Smolensk investigation is carried out. They think our sovereignty is threatened. It's a very astonishing letter. Six signatures. Vladimir Bukovsky, a former prisoner of Soviet camps and a defender of human rights, has also signed it. Польское руководство на сегодняшний день не понимает, с чем оно имеет дело. И не понимает опасности, которую такое их поведение в себе несет. Российские руководители вели себя якобы очень дружелюбно, сочувствующе, всячески показывали их готовность как бы учитывать чувствительность польского народа и так далее. Но это было очень внешне. И мы об этом как раз в письме и пишем. Вот посмотрите несколько примеров, они тут ничего не показывают. Это обман. Да, русское общество, российское население с симпатией относится к полякам. И всегда с симпатией относилось. Не надо это путать с отношением Кремля. Это разные вещи. Есть две России как минимум. Это общество и это власть. И у нас, к сожалению, это никогда не соединяется. The Polish celebrations to commemorate the Katyn massacre are held in Katyn Forest on 10th April every year. This year, it was different. It is possible that it was Putin who called first and invited our prime minister to Katyn. An unexplained game starts, which results in double celebrations. Prime Minister Tusk travels to Katyn on 7th April. The president goes there, as he did every year, on the 10th. Rosjanie od jakiegoś czasu już kusili stronę rządową pewnymi porozumieniami, jak się wydaje, za cenę wyeliminowania z tego znowu prezydenta Kaczyńskiego. Witold Waszczykowski was the deputy head of the National Security Bureau. He resigned from office in July 2010. Trzeba to sprawdzić. W tej chwili trwają prace różnych komisji. Trwa odszukiwanie dokumentów, aby tę prawdę ujawnić. Czy któraś ze stron po prostu nie wpadła w pułapkę, którą dość przemyślnie Rosjanie grali. Oczywiście nie po to, żeby, zakładam, zabić taką delegację, ale eliminować politycznie przynajmniej część tej klasy politycznej, którą reprezentował prezydent Lech Kaczyński. Skończyło się to wszystko tragedią, śmiercią prawie 100 ludzi i w tej chwili stoi przed nami wielki proces przeprowadzenia śledztwa, sprawdzenia, czy można tego było uniknąć, czy być może wpuszczając się, wchodząc w te gry, nie popełniliśmy zbyt dużo błędów i w rezultacie doprowadziliśmy do takiej tragedii. In May 1945, our capital Warsaw was laying in ruins. Before the World War II, it had 1,300,000 inhabitants. After the war, only 1,000 were left. In theory, we were the winners of the war. In practice, it looked different. In September 1939, we were invaded by the Soviet army. They fulfilled their alliance commitments to Hitler. Soon, their armies met in the middle of Poland. The day of 17th September is called the Fourth Partition of Poland. 2 years later, Nazi Germany attacked the Soviet Union. The Soviets became allies of our allies from Western Europe, so ours. In April 1943, the Germans discovered the bodies of thousands of Polish officers in the forest near Smolensk.
Stalin, who had been asked about them earlier, maintained they had escaped to Manchuria. Polish officers were shot by the Soviets, as the Red Cross stated. When the Soviet Union won back this land, they called their committee to investigate this matter. Their findings were adverse. According to the Russian specialists, the crime was committed by Nazi Germany. In 1945, the Red Army got to the middle of German territory. Shaking hands with American soldiers didn't mean saying hello. It meant goodbye. The Iron Curtain was drawn in Europe. It was the will of the world's most powerful people. Our country was ruled by Polish communists who were subject to Moscow. Cutting was a taboo. It was fundamental for the Soviet regime and captivity of our country. It lasted 44 years. The Soviet never answered for their crime. No official representative from the USA came to the Kaczyńskis' funeral in Krakow. 27 delegations of other countries also canceled their attendance. There were no delegations from Spain, Turkey, Great Britain, Greece or France. The president of the European Commission, José Barroso, was absent. And so was Herman Van Rompuy, the president of the European Council, due to the volcanic ash over Europe. There were leaders of Central and Eastern Europe and the president of Russia. Jeśli tak poważne instytucje jak Unia Europejska i NATO nie są w stanie przetransportować swoich polityków w ciągu jednego dnia na odległość 1000-1200 kilometrów, ponieważ przeszkadza jakiś mityczny pył wulkaniczny gdzieś na odległych terenach Europy, no to czasami możemy się pytać nie tylko jak oni traktowali prezydenta Kaczyńskiego, ale jak oni traktują zobowiązania, gwarancje dla Polski. To jest wielki znak zapytania i ta zadra dla wśród wielu Polaków pozostanie, wielki znak zapytania pozostanie, jak jesteśmy traktowani przez Zachód. Ta ich absencja świadczyła, że oni nie są po stronie manifestowania, że stała się jakaś ogromna strata dla społeczeństwa polskiego, na którą to stratę w razie potrzeby państwa, z którymi jesteśmy w sojuszach, przymierzach, we współpracy i wymianie, zareagują na pewno. Jedynie przylot prezydenta Medwediewa dowodził, że oni są rozgrywającymi i że oni się nie boją. Всем было понятно, что это демонстрация. Дело в том, что Кочинский был неудобен не только Кремлю, но и Западу. Это человек, который вел независимую, самостоятельную политику Польши. А это не годилось ни тем, ни другим. Ни Брюссель, ни Москва его не любили. И поэтому, когда он погиб, они продемонстрировали соответствующие свои отношения. Jest jakiś znak polityczny i oczywiście jakby przypomnienie, że nie jesteśmy jakimś państwem rozgrywającym, ale jesteśmy raczej państwem rozgrywanym. Raz Rosja nastawia na to, że to jest jej sfera wpływu, oni gotowi to przyjąć. То, что Запад вас опять сдает, у меня сомнений нет ни малейших. Посмотрите на всю историю с противоракетной обороной.
в какой-то момент это стало не вопросом техническим, не вопросом противоракетной обороны как таковой, а простым политическим вопросом. Польша – это сфера российского влияния или нет? Потому что Россия протестовала против этих установок по чисто политическим причинам. Это наша сфера влияния, а вы туда влезаете в военном смысле, не спросив нашего согласия. Вот что особенно задевало Москву. Она готова была идти на любые обострения отношений с Западом до тех пор, пока Запад не уступит. In 1867, Poland couldn't be found on the maps of Europe. In the World Exhibition in Paris, the painting by the unknown Polish painter Jan Matejko won the golden medal. It was entitled Rejtan, the Fall of Poland. The work was bought by the Austro-Hungarian Emperor and transported to Vienna. It shows a historic scene from 1772. The picture behind us by Jan Matejko shows a scene from the first partition of Poland where deputy of the parliament is demonstrating by lying on the floor in front of the last king in protest against the partition of Poland by Prussia, Austria and Russia. Not just Russia. The Poles don't fear the Austrians anymore. They fear the Germans far less than they used to, but one of the three partitioners is still quite large and active. Polska straciła niepodległość w XVIII wieku, a głównym zaborcą była Rosja, która zagarnęła w wyniku rozbiorów dokładnie 82% terytorium Rzeczpospolitej.